Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem zastanowimy się, nad czym na pewno się zastanawiają szefowie z rządów, które widzimy i których nie widzimy, ale z rządów wielu krajów, które jeszcze nie przystąpiły do żadnego z głównych bloków światowych, jakie istnieją obecnie. O jakich blokach mówię? Jest to blok tak zwany zachodni, czyli reprezentowany przez państwa Europy Zachodniej. Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia to tak z grubsza. I nowo powstały blok państw BRICS. I to wcale z angielska nie chodzi o Stowarzyszenie Produktów Cegieł, tylko chodzi o ten blok sformułowany przez Brazylię, Rosję, Indie, Chiny, no i Afrykę Południową. A ostatnio w zeszłym roku dołączyły tam niektóre inne państwa. Ale jak widzimy, wiele państw na razie wstrzymuje się z podjęciem decyzji co do związania się z którymś z tych bloków. I według mnie czyni bardzo mądrze, gdyż nie wiadomo, który z nich wypali, albo czy którykolwiek z nich wypali na dłuższą metę, i czy przypadkiem jeszcze nie będziemy mieli w tej burzliwej chwili historycznej, w jakiej jesteśmy, wielu ciekawych roszad. Moim zdaniem, co już mówiłem na tym kanale ponad 2 lata temu, kraje naszego regionu, moim marzeniem by było od Norwegii po Grecję, powinny stworzyć obszar współpracy gospodarczej, politycznej i wojskowej, po to tylko, żeby wykorzystać fakt, że większość z tych krajów, właśnie z naszego regionu Europy Środkowej, jest na podobnym poziomie rozwoju. A jak wiemy, praktyka i teoria ekonomiczna mówi wprost, że kraje na podobnym poziomie rozwoju najlepiej w takich uniach współpracują i wtedy mogą się rozwijać z obopólnymi korzyściami, jeden może pomóc drugiemu. Jeśli jest tak, że kraj o dużo silniejszej gospodarce i dużo lepiej zorganizowany łączy się w unii gospodarczej ze słabszym, to tego słabszego po prostu brutalnie eksploatuje i zasysa wszystkie surowce z tego kraju, łącznie z zasobami ludzkimi. I to samo dzieje się właśnie teraz w przypadku Polski wobec Niemiec, zwłaszcza ze współczesnym rządem, w trybie przyspieszonym, naprawdę ekspresówka. I możemy to teraz przećwiczyć na sobie w ciągu niespełna ostatniego roku i zobaczymy, jak długo. Jak dużo silniejsza gospodarka po prostu zasysa wszystko z gospodarki słabej i dorabiają się ludzie z elity ekonomiczno-politycznej kraju silniejszego w trybie bardziej niż ekspresowym, szybciej niż prędkość światła, można powiedzieć. I dlatego państwa naszego regionu, od Norwegii po Grecję, moje marzenie, powinny współpracować ściśle, tworzyć blok, by razem mówić głosem jako ten blok, rozmawiać z blokiem geograficznie mówiąc zachodnim i tym briksowskim. I wtedy, jako taki podmiot współpracujący ściśle, moglibyśmy najlepszą pozycję względem jednego lub drugiego bloku ugrać, a jeśli byśmy widzieli jakieś naprawdę fajne korzyści z przystąpienia do któregoś z tych bloków na dobre, podczas właśnie czy jakiegoś konfliktu, czy dalszego rozwoju, to wtedy moglibyśmy przystąpić. Niemniej jednak, moim zdaniem, jeśli byśmy zbudowali taki blok, jak mówię, od Norwegii po Grecję i dobrze współpracowali, wcale by nam nie było śpieszno ani do producentów cegieł z angielska, czyli do BRICS-u, ani do tak zwanego Zachodu. Byśmy wykorzystywali swoje błogosławienne położenie, które handel między Wschodem a Zachodem tak naprawdę monopolizuje. Przewozy między północą a południem, czyli między Skandynawią a całym południem. Żyć nie umierać, tylko umieć to obronić, co się ma. I wcale nie musimy dołączyć do żadnego bloku, żeby dzielić się wspaniałymi zyskami z profitów płynących z naszego położenia. No niestety nie mamy takich mądrych elit, które by myślały w tym kierunku, zwłaszcza Polacy. Mamy elitki kompradorskie, jak już mówiłem, o mentalności kolonialnej, które muszą służyć komuś, kto jest w danej chwili silniejszy. Trzeba pamiętać, że na chwilę obecną nie widzę sensu przystępowania ani lub tkwienia ani ściśle w strukturach tak zwanych zachodnich, ani jeszcze przystąpienia do BRICS-u, bo nie wiadomo, co jeszcze z niego będzie. I czykolwiek coś z niego będzie, to samo można powiedzieć, ile jeszcze Zachód w tej formie pozipie, albo jak pozipie i czy pozipie. Więc powinniśmy przyjąć z sąsiadami współpracując pozycję wyczekującą i najlepiej nastawić, umieć się obronić, być oczywiście twardo przygotowanym do tego,
ale nastawić kieszenie, kto da więcej i brać, wykorzystując położenie geograficzne. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.